Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie i widzowie, tak jest, mamy to Early Access Project Playtime, jest już dostępny w tym momencie i testuję dla was tą gierkę. Nie mam pojęcia, co się wydarzy, ale będzie grubo, zostawcie łapę w górę. To się dzieje naprawdę. Okej. Mamy tu jakiś tutorial z tego, co widzę. That's nice, ej! Dobra, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Lightspear. Wow. Okej, czy to jest tutorial? To już rozumiem. Boxibu! Jak to wygląda? Co jest? Okej, dobra. Dobra. Trzy zagadki. Mam też trzy życia z tego, co widzę. Okej, dobra, tak więc jesteśmy w grze, widzowie. To się dzieje, ja tu się muszę rozejrzeć. To jest oczywiście pierwszy odcinek, więc tutaj jakby wszystko sobie testujemy. Na razie to jest tutorial, więc chciałbym zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Przyjechaliśmy pociągiem, żeby tutaj złożyć jedną wielką zabawkę. Ale żeby to zrobić, musimy wykonać trzy jakieś minigierki. Okej. Na razie nie mam pojęcia, co powinienem tutaj robić. Ale okej. Rozejrzyjmy się, na pewno musimy złożyć pszczółko kota z tego, co widzę. I powiem wam, że... Oj, grab the handle and pull the temporary blo... Okej. Gdzie ja mam to zrobić? O! Okej. Dobra, jak najszybciej musimy uderzyć w kolor. Bum. Na tym polegają zagadki, co jest? Dobra, czyli zagadka na zręczność. Jak najszybciej musimy uderzać w kolory. I wtedy jak ją rozwiążemy, dostaniemy część zabawki pewnie. Pyk. Okej. Udało się. One... I co mi to dało? Okej, dobra, czyli musimy iść teraz do kolejnej. Chyba tak to mniej więcej wygląda. I dopiero jak rozwiążemy te trzy zagadki, to wtedy dostaniemy część zabawki. Tak przypuszczam. Śmietnik Banzo, Baniego i Hagiego Łagiego, co jest? Tutaj jakiś napój. Myślę, że tutaj milion rzeczy będzie można... To jest... Tak, to jest taboret z Hagim Łagim. What the hell? A to jest taboret z tym, z Bronem. Ciekawe, dobra. Druga zagadka. Toy Machine... O, czy my mamy jakieś zabawki tutaj przynieść? Huh. Ciekawe. Czy powinienem to podnieść? Chyba nie. Może my mamy posprzątać. Ciężko powiedzieć, ponieważ... Nie ma co ukrywać, nie mamy tutaj... Solve puzzle pillar. Tu mamy wrzucać chyba zabawki, ale... W ogóle pod R możemy robić takiego fikołka raz na jakiś czas. Jakby gramy tą postacią, czyli tym naukowcem, więc jakby pracownikiem tutaj, tego miejsca, jakieś zabawki mamy przynieść. Powiem wam szczerze, że ciężko mi powiedzieć, co powinniśmy przynieść, ponieważ no jestem tutaj pierwszy raz. Solve the puzzle. Great, one down, czyli że jedno udało się wykonać. Może gdzieś mam trafić, nie mam pojęcia. Tutaj? Napoi nie możemy podnosić, tego też nie możemy podnosić. Toy machine? Może mam jakąś zabawkę przy sobie, czekajcie. Roll, sprint, crouch, toggle, kamera. Wow, ej, teraz mogę siebie zobaczyć, jak wyglądam. Nice, ej, w ogóle nic nie zmieniałem ustawień i gra naprawdę działa płynnie, a to jest dopiero early access. Więc jakby, powiem szczerze, że jestem naprawdę, naprawdę zadowolony, jeżeli o to chodzi. Może powinienem się gdzieś cofnąć? Nie, no na 100%. Nie wiem, jak rozwiązać tę zagadkę, powiem szczerze. Wydaje mi się, że stąd powinniśmy coś wziąć. Czyli stąd powinniśmy dostać... zabawkę jakąś? Okej. Okej. Dobra, mamy inną gierkę, ja po prostu jestem głupi. Przepraszam, widzowie, zostawcie łapkę w górę za moją głupotę, bo należy mi się. Dobra, trzy. Aha. Dobra. Co jest? Dobra. Ale ciężkie! O nie, dobra! Trzy kody trzeba będzie zrobić. Ta gra jest chora.
Ten. Dobra, udało się. Jakimś cudem się udało. O, czyli teraz już mogę zdjąć łapkę? Nie mogę zdjąć łapki. Dobra, kolejny kozik, ale to jest ciężkie. Dobra. Mam to. O, come on, jedno niżej było, co? Nie wierzę w to. Dobra, taki kodzik, 4. Jedno na dole, 2 na górze i jedno tu. Okej. Perfekt. Powiedzmy, że było to perfekcyjnie. Okej, udało się i jeszcze tutaj musimy. Okej. Dobra, muzyka. Mhm. A, czyli to jest po prostu na zapamiętywanie. Łatwe. Tym. Na razie nic mnie nie atakuje, więc jakby na razie tutaj... Och! Dobra, wiem. Na razie sobie tutaj testujemy. Więc widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków, koniecznie zostawcie suba na kanale, bo będzie totalny spam odcinkami, więc warto tego suba kliknąć. Dobra, dwa. Ajcz, czerwony był. Dobra, cyk, czerwony i żółty. Cyk. Jak? A, dobra, wiem. Tak, żółty, ten, dwa razy fioletowy. Już nie mogę się skupić, widzę, to po prostu z wrażenia. Tak. Dobra, mamy to. Okej. Dobra, i to wszystko będzie multiplayer. Wow, dobra, okej, tak więc deposit toy part, czyli musimy zanieść zabawkę w to miejsce. Siup. Coś jest nie tak. O. Szybko. Czemu jest zablokowane przejście? Nie mogę tam pójść. Halo, gierko. Jakby, rozumiem, są jeszcze bugi, ale może tutaj coś innego się otworzyło. O, te drzwi muszę zamknąć. Dobra. Hello. A to Hagi Wagi, to nie ma co się bać. Myślałem, że Boxy Boo przyjdzie. Siema, Hagi. Czyli to będzie jeden gracz, który będzie grał potworem i on będzie mógł prawdopodobnie takie drzwi rozwalać. Okej. Była jakaś podpowiedź, ale... No, było blisko. Ooo. Dobra, czyli te drzwi długo nie utrzymają takiego Hagiego Wagiego. Okej. Ui. That's nice. Maszyna! Now you've got enough for the whole toy. Okay. Grab the handles on that pipe there and begin pulling. Czyli mamy już wystarczająco na całą zabawkę. Daddy Longlegs! Daddy Longlegs is real! Yeah! Mhm. Dobra, czyli musimy pociągnąć za to, żeby stworzyć wielką zabawkę, ale to też potrwa dużo czasu, więc w tym czasie prawdopodobnie ktoś nas będzie mógł przeatakować, ale czy jak ciągniemy z dwóch stron... To czy to działa szybciej? Ciężko powiedzieć, w ogóle... Okej, stop. You see that locker behind you? Get inside. Now. Locker? Gdzie jaka szafka za mną? Gdzie jest jakaś... To. Okej. Okay. No nie! Chowanie się w szafkach. Czyżby tutaj było nawiązanie do... Dead by Daylight i nagle FPS-y spadły do 25. Coast is clear. Get out of the box. To był Hagi Wagi. Oh, yeah. A! Co jest grane? Nawet nie wiedziałem, że on tu jest. Hagi is carrying you, czyli on mnie niesie? Auto... What? Co jest grane? Czyli jak zginiemy, to że trafiamy do takiego miejsca? Wow, i musimy tutaj przetrwać, żeby się ożywić? Trafiliśmy na wysypisko śmieci jakieś. Dobra, to już umiemy, na szczęście. Pyk. Wow, all nice. Pull pipe into place. Dobra, co teraz? Okej, dobra, aha, wyciągają mnie. Chyba mnie wyciągają, tak przynajmniej to rozumiem. Okej. Czyli... Inni muszą mnie wyciągnąć. I straciłem jedno żyćko. Okej.
Czyli też jakby będziemy można wyciągać siebie z tego miejsca. Czyli tak, jeżeli ktoś będzie w środku, będzie mógł zostać ożywiony, ale to potrwa trochę czasu, a w międzyczasie on będzie się musiał bronić przed małymi hagerami, łagerami. To będzie niezła jazda. Siema, Johnny. Jesteś moim kumplem od dzisiaj, panie Johnny. Dobra. Chodźmy sobie tutaj. Okej, okay, pull pipe into place. To? Tak, dobra. Czyli to musimy na sam dół. Find train station. Dobra. Ucieczka. Hopsa. Dobra, wentami. Okej. Co spowalnia... find the train... Dobra, co spowalnia potwora? Pewnie drzwi. Ziomeczki, chodźcie szybko. Johnny. No, come on. Dobra, nieważne. Nie działają te drzwi, totalnie nie działają. Dobra, szybko. Okej, dobra, po teraz możemy się rolować. Ale tutaj już jazda niezła. Johnny? Gdzie jest pociąg, ja się pytam. Pociąg. Aha. Muszę przywołać pociąg. Dobra, przywołujemy pociąg. Szybko. Johnny jest, nasi kumple żyją, pięknie. Pamiętajcie, że gra jest całkowicie za darmo, to jest ważne. Aha. Dobrze. Gdzie jest pociąg? Szybciej! Wait for the train. To się źle skończy. Pociąg... Szybciej z tym pociągiem! Come on! Jest! Jest i pociąg. Dobra. Szybko. Hagiwagi? Nie ma go. Chyba go nie ma. Dobra, jesteśmy bezpieczni. A przynajmniej tak mi się wydaje, że jesteśmy bezpieczni. Nie, to się źle skończy. Ktoś zginie. Wait for the train. Dobra. Szybko do pociągu. Come on, do pociągu. Okej. Wychodzi na to, że misja wykonana. Aha. Proste, bardzo proste. Okej. Bardzo proste. A czy będziemy mieli tutorial potwora? W sensie... Tak, będzie, widziałem to! Oh, the others are hungry. Okej, get up. Wow! Get up. Jestem Hagiwagi! Punch, spacebar to jump? Co jest grane? Ta gra będzie genialna, ojej. Dobra, ona już jutro się pojawi. Oczywiście jak ja to wrzucam, to już jest dostępna. Jakby mam troszeczkę wcześniejszą wersję, ale to jakby nic nie zmienia, bo mogę wrzucić dopiero w momencie... wypuszczenia gry. The puzzle has been... O, siema! Jest! I teraz rzucam go tutaj? Ej, to jest jak wieszanie na hakach w Dead by Daylight. Oni totalnie skopiowali Dead by Daylight. What the hell? Mogę im to rozwalić? Send survival feeding pit. Dobra, wrzuciłem go. O! Zrobiłem coś szybciej niż tutorial mi kazał. Okej. Co? Place a mini Huggies Sentry. Co jest? Można stawiać małe hagersy, łagersy. To jest sentry, czyli jest jakby takie działko. Tylko kto do nas mówi? To jest ciekawe. Toy part. Dobra, idziemy dalej. Investigate around the toy part. Wow, okej, mam nadzieję, że mapy będą większe niż na w tutorialu, bo na razie tutaj... Siema. Bang. Pyk. Toy part. Chase Feeling Survivor. Co mam zrobić? Okej. I to jest misja? Nie, to jest gdzieś tutaj. Toy part. Chase the Feeling. Chodź. Put them into the ground. Ej, chodź. Tu, gdzie twoje mie... No, come on! Czy on się po prostu wigluje i próbuje wyrwać? Nieważne. G2 sabotaż. Możemy sabotować im to wszystko. Oj tak. Okej. Musimy znaleźć teraz Survivora gdzieś near the breaker. O, tu jest. Dobra. Them into the ground. Shift. Od razu. Dobra, lecisz. Jakby mam jakieś umiejętności, ale jeszcze tego nie rozkminiłem do końca, jak to działa. Okej, podniosłem go.
Żebym tylko go nie wypuścił. Siup. Nara. Pod G na pewno mamy, nie mam pojęcia co. Pod E możemy właśnie małe hagery stawiać, które będą przeszkadzały. Więc też jakby spoko. Tu możemy sabotować, ale chyba pod G możemy sabotować, z tego co widzę. Tak, pod G chyba jest sabotaż, ale jest bardzo, to bardzo długo trwa. O, pod shiftem możemy biegać, ale to jakby za dużo nam nie daje. Siema. Czy ja mam cię pokonać, siebie? Kolejnego? Put them into the ground. Yeah. Siup. I stawiam hagera, wagera małego, dobra. Siup. Wszystkich musimy teraz. Co jest grane? Czy ja mam tu wskoczyć? Nie. Chyba nie. Jeszcze jeden gdzieś się musi ukrywać. Oj tak, jeszcze jeden gdzieś musi być, bo oni się jakby cały czas wskrzeszają pewnie. I na tym polega trudność. Okej, dobra. Okej, udało się, przeszedłem tutorial, nice. Rozerwaliśmy na szczępy wszystkich tutaj, pięknie. Okej, phase 1, new reward, hazmat bundle. O, okej, czyli mamy tutaj w końcu, dobra, możemy zaś tak. Mamy coiny, mamy jakąś specjalną walutę. Okej, error getting launch, new reward, player already has own item, okej, in this bundle. Dobra, coś dostałem, ale nie mam pojęcia co. Rozejrzyjmy się tutaj troszeczkę, bo też jakby to jest istotne. Co możemy tutaj robić? Kariera. Okej, okej, number of times, okej, ileś razy jak podskoczyliśmy, użycie łapek, potworem jak graliśmy, dobra, czy jest po prostu nasza kariera, co możemy osiągnąć, ciekawe. Customize, to mnie interesuje najbardziej, Survivor, Customize. Okej, mamy najróżniejsze czapki z tego co widzę, podoba mi się to. Mamy łapki, w najróżniejszych to są podstawowe kolory, przypominam, więc tych skinów będzie pewnie miliard, tak obstawiam. Druga łapka również, jeżeli chodzi o ubranka, to mamy takie, też ciekawe. Jeżeli chodzi o malowania, też możemy pomalować swojego gracza na dowolny kolor, też spoko. Grabpaki, okej, czyli grabpaków nie mam żadnych, ale też pewnie można to z tyłu sobie zmienić. Dobra, spodnie, też możemy mu ubrać, możemy oczywiście bez spodni grać, chyba też tak z tego co tutaj widziałem się da. Twarze, czyli jakby to, okej. Mamy też coś takiego jak perki. Power Walker, okej, Shadow Walker. Czyli różnego rodzaju perki, ulepszenia, które... Okej, Punching Bag, które będą nam... A, i to kupujemy za tę walutę drugą. Tylko pytanie, skąd wziąć tę drugą walutę? To jest dobre pytanie. Master Pianist. O, czyli to są jakby ulepszenia, które pozwalają nam lepiej korzystać z tych minigierek, które musimy rozwiązać. Czyli tutaj na przykład mamy... że na przykład jeżeli będziemy mieli tego perka, to pianino będzie miało mniej kombinacji, przez co szybciej wykonamy zadanie. That's quite nice. Geniusz, to pewnie będzie mniej kodów oczywiście, Distant Savior. No ogólnie jakieś skille, dobra, wszystkich tutaj nie będziemy omawiać, bo też jakby przyjdzie na to czas, my na razie tutaj sobie patrzymy. Character Info, możemy to zobaczyć. Nie możemy chyba tego zobaczyć. Survivor, a chcemy zacząć potwora, tak, to mnie ciekawi. Boxy Boo, jest! Ależ piękny słodziak. Ajajaj, pięknie. Hagiwagi. I wszystkich oczywiście i Mami Long Legs. To są na razie trzy potwory, które możemy kostumizować. Zobaczmy sobie, myślę, że Boxy Boo. Appearance, czyli wygląd, nie mamy żadnego skina. Jeżeli chodzi o sabotaże, no to tak samo. Skille, ulepszenia, które wszystko, tego wszystkiego będziemy musieli się nauczyć. I z tego co widzę, chyba im wyższy level wbijemy potwora, tym mamy więcej odblokowanych kolejnych tutaj rzeczy. Spoko, emotek nie mamy. Sabotaże, czyli jakby... Zobaczmy sobie na przykład ten. Okej. Any survivor that you knock down, czyli każdego, którego powalimy. The feeding pit will automatically be sent there. O, czyli od razu możemy wysłać ich do tego szamba, tak zwanego do kanałów, co nie? Carry survivor around. Upgrading the sabotage will increase duration. Okej, dobra. Ciekawe, ciekawe rzeczy. Zobaczmy sobie też, czy inne nasze postacie, typu Hagiwagi. Sabotaże. Oczywiście więcej sabotaży, dobra. Czy one nie są takie same? Nie. Tutaj mamy shutdown, feeding frenzy. A, sabotaże chyba są takie same dla wszystkich potworów. Tak? Dobra, weźmy Mami Long Legs, customize. Sabotaż. Tak, sabotaże są takie same, czyli potwór ma... jakby wszystkie potwory mają te same perki, co nie? Więc tutaj się nic nie zmienia, natomiast... W sumie jako postać też są te same, jakby nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Dobra, cofnijmy się. Bardzo ładnie to wygląda. Store, zobaczmy co w sklepie jest ciekawego. Oczywiście, za coiny możemy kupować tutaj rzeczy. Typu Boxy Mask. Peace, jakieś emotki.
duże rzeczy. Na pewno będę kupował rzeczy, więc warto, żebyś, widzu, zostawił łapkę w górę, bo to na pewno mi się zwróci, a będę wydawał dużo pieniędzy na tę grę, więc bardzo fajnie. Screening room. Co to jest screening room? Wow. Jakaś kaseta zablokowana. O. Fajnie, mamy zablokowaną kasetę, ale to pewnie też jakoś będzie się dało później odblokować. Tu mamy oczywiście coming soon. Dobra. Phase 1. Time remaining 80 dni. Czyli enter the toy box. Karnet! Proszę państwa, mamy to! Mamy to! Karnet w Poppy Playtime. Czegoś takiego jeszcze nie było. No to co? Kupujemy wszystkie stopnie karnetu. Ile stopni karnetu? Dobra, zobaczmy sobie, co jest w karnecie. Okej, na razie sobie przeglądamy. Wow, piękny boxibu. To jest dopiero pierwszy ten. To jest dopiero pierwszy face, a już mamy tyle rzeczy. Chyba tutaj oni polecą grubo. Co to jest za hagiwagi? Wow, wow, ta mami longlegs. Chcę ją mieć. To jest coś kozackiego. Złoty hagiwagi. Burgerowy boxibu. To jest dopiero pierwszy sezon. Za 80 dni będzie kolejny, więc... No, będzie grubo. Banzo Bunny skin. Ciekawie. Czerwony hagiwagi. Co to jest? Ej, robot Boxy. Daddy Longlegs, ale to jest... Daddy Longlegs jest skinem do Mami Longlegs. Ciekawostka, z tego co widzę. Też jest darmowy, okej. Darmowy w sensie... Ciekawe, czy to jest za darmo? Za wbicie poziomu? O, świąteczny, proszę bardzo. Pięknie. Różowy. That's nice. Całe mnóstwo skinów. Zobaczmy... O, też animacje są, ciekawe. Złota Mami Longlegs. Ja tak patrzę po szybkości widzowie, bo jakby też jakby... wiecie, chcę ten odcinek szybko wypuścić i też na pewno będzie milion innych odcinków, które będziemy nagrywać z tego, więc... spokojnie o to się nie musicie martwić. I chyba setny... Killy Willy jest za setny poziom. Dobra, ja na 100% setny poziom muszę wbić. Jakby 100% pewności. Więc ciekawe, ciekawe tutaj rzeczy nam naprawdę twórcy zapewnili nam zabawy. Myślę, że na co najmniej kilka lat, tak obstawiam. Jeżeli będą upgrade'ować cały czas tę grę, to na pewno na kilka lat. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. Store, tak, w sklepie mamy na razie, tutaj zasłaniam kamerką, ale skiny, ręce i grappaki mamy zablokowane, ale na razie mamy odblokowane... takie podstawowe skiny. Dobra widzowie, jak coś, to było pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Wyczekujcie, dzisiaj na pewno pojawi się jeszcze z 10 takich odcinków. Więc to tyle. Dajcie znać, co sądzicie o grze w komentarzu i czy będziecie grali. Przypominam, że gra jest w Early Access, więc będą błędy i jest całkowicie za darmo dla wszystkich, więc warto sobie po prostu pobrać na Steamie i zagrać. Tak więc to tyle, trzymajcie się, cześć!